Warszawa Główna. Przynajmniej z nazwy. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanosz, i zapraszam Was już teraz na kolejny krótka informacja z nowych rzeczy, które się pojawiły w Warszawie. Czyli Warszawa Główna, nowa stacja kolejowa w Warszawie. W nazwie w teorii mamy napis Główna. Jednak w praktyce na taką główną nie wygląda. Przeanalizujmy sobie najpierw pokrótce, jak wygląda nasza nowa stacja. Więc jak nam się załaduje tutaj mapa, którą zrobiłem, skromnie powiedziawszy, dzisiaj, no bo dzisiaj było wielkie otwarcie w teorii. Czy takie wielkie, to jeszcze sami zobaczycie na zdjęciach. Jak widzimy, mamy po pierwsze wielki rozjazd, który się znajduje przed całą stacją Warszawa Główna. Tu mamy dalej tory, już tutaj bezpośrednio się ciągną na stację Warszawa Zachodnia. Co ważne, pociągi tylko i wyłącznie jadące przez Warszawa Zachodnia, nie peron 8, mogą dojechać do stacji Warszawa Główna. I oczywiście nie mogą jechać z peronów pierwszego, mogą tylko i wyłącznie aktualnie z peronu 5, 6 i 7. I także z takich rejonów da się dojechać do tej stacji. Co ważne, jak widzicie, jest tutaj wielki rozjazd, więc w teorii pociągi mogą dojechać bezpośrednio na dowolny peron, no bo to jest stacja końcowa. No i tak, gdyby nie to, że schemat konstrukcji słowa stacja a przystanek kolejowy mi nie pozwala powiedzieć, że to jest przystanek kolejowy, to jest w teorii przystanek kolejowy, bo tutaj raczej nikt z tego nie będzie korzystać z tej stacji, a przynajmniej bardzo mało osób. Czyli, co ważne, mamy tutaj schody do nieba. Jest to bardzo ciekawa konstrukcja, dzięki której możemy sobie spokojnie zobaczyć, jak wyglądają nasze schody. A, jeszcze jedna, są rozdziały w tym filmie, więc jeżeli chcecie zobaczyć tylko i wyłącznie przecięcie wstęgi, to możecie do niego przeskoczyć. To jest pierwsze. Także mamy schody do nieba, dzięki którym w przyszłości będzie można przejść. No tu nie zrobiłem zdjęcia na kładkę, bo tutaj nie wolno latać nad tym rejonem. W sensie nad tym rejonem, nad torami to chyba można. I nad tym nie można latać, i nad tym. No tak czy siak, w tym rejonie będzie kładka i stąd będzie bezpośrednie przejście z Alei Jerozolimskich. Oczywiście kładka będzie się kończyć tutaj, nie będzie przechodzić na drugą stronę Jerozolimskich. Natomiast tak czy siak, będzie tutaj kładka, która będzie połączy nam tutaj Jerozolimskie nad kolejowym tutaj naszym węzłem. Co ważne, ta kładka ma powstać bodajże jakoś do czerwca lub no czerwca powiedzmy, a windy, które mają tutaj też się pojawić, bo to tak nie jest, że nie będzie wind, windy powstaną tutaj w szlachetnym czasie, uwaga, uwaga, jakoś około połowy wakacji tego roku, czyli 2021. Sierpień, lipiec, jakoś w tym okresie zobaczymy windy. No to jest trochę późno, bym powiedział. No tak czy siak, perony na końcu się zwężają, w sensie no, koniec, początek, jak zwał, tak zwał. W tym rejonie się tutaj trochę zwężają i ogólnie jedne perony są trochę dłuższe, drugie są trochę krótsze. Jak widzimy na głównym odcinku mamy 5 torów, co jest ważne. I tylko na tych trzech mogą być pociągi dalekobieżne, nie będące nie mający lokomotyw jako takich jednoczęściowych. Ale o tym za chwilę. Jak widzimy, nasza stacja nie jest zadaszona. Są tylko i wyłącznie tutaj co jakiś czas wiaty. Pod wiatami w teorii są ławeczki, ale aktualnie są jeszcze zakonserwowane i nie możemy na nie wejść. Także to też taki minus, bym powiedział. Dalej, jak widzimy, nasza stacja tutaj się ciągnie, kolejne wiaty i to tyle z tych naszych wiat. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 4 wiaty na każdy peron, czyli łącznie 8 wiat. Jak wieje i jest deszcz, no to macie problem. Co ważne, na całym terenie stacji i tutaj nie ma żadnych kas biletowych, nie ma żadnej hali odpraw, hali dworcowej, nie ma dworca, jest tylko stacja kolejowa i nie ma też biletomatów. Czyli jeżeli chcecie kupić sobie bilet, to tylko u konduktora, ewentualnie w aplikacji w telefonie. A tak pomijając, no chyba, że kupiliście wcześniej bilety, ale pociągów dalekobieżnych jeszcze tutaj nie ma. Także, no bym powiedział, że jeśli chcecie kupić bilet, to macie, jeżeli nie macie telefonu, to macie trochę problem. Bo ukupowanie konduktora też nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, wiem o tym. Dalej tu mamy jedną uliczkę, to jest przyszłościowe miejsce prawdopodobnie do jakichś autobusów, które by tu mogły się zatrzymywać pod stacją, żeby to były lepsze komunikacje i tak dalej. Dla jakichś autokarów, autobusów, no zobaczymy, może jakiś postój taksówek. Jest on jeszcze w budowie, nie ma wylanego asfaltu, to jest po pierwsze. Po drugie, tutaj przejścia dla pieszych nie są gotowe i jeszcze jest ogrodzone, bo większość stacji główna jeszcze nie jest skończona. Po trzecie, największy chyba argument, jaki jest na minus, to jest przystanek tramwajowy. Jak widzicie, przystanek tramwajowy jest w tym rejonie. Dzięki niemu możecie się na przykład dostać do stacji metro Ronda Dążyńskiego, ale akurat do niej proponuję po prostu pójście piechotą. Tutaj, jak widzicie,
Ma pewnie są aktualne. O, i tu macie wejście do metro Jana Daszyńskiego. Jeżeli chcecie pójść do metro, to tylko w ten sposób. To jest moja wersja. Natomiast, jeżeli dziwnym trafem chcecie pojechać tramwajem gdzieś, to macie dwie opcje. Albo idziecie sobie tutaj, tu przechodzicie przez te przejście dla pieszych i idziecie do tych tramwajów, albo idziecie do tych. Ale też musicie iść tędy. Nie ma niestety tutaj przejścia dla pieszych z Warszawy Głównej bezpośrednio, co jest według mnie dosyć bardzo dużym minusem. Miejscówki dla taksówek, a czyli jednak są tutaj, są tutaj, w tym rejonie jest specjalnie wydzielone miejsce dla nich, więc no całkiem przyjaźnie, że taksówki mimo wszystko są mile widziane. Aktualnie tutaj i tak to będzie zamknięte. Jeden peron Warszawy Głównej będzie niedługo też zamknięty na okres tam jeszcze prac remontowych, więc też nie przykładajmy do tego, że aktualnie są tutaj dwa perony, one są tylko tymczasowo. Co ważne, mamy tutaj też kozły zaporowe. W teorii one są tutaj już postawione na stałe, jednak ja sądzę, że jeszcze coś tutaj dobuduje, nie, jakąś zasypkę czy coś, bo tu aktualnie po prostu szyny kończą się. Po prostu jak pociąg nie wyhamuje, to wyleci z szyn. A zazwyczaj jest jakaś zasypka nad tym tutaj jeszcze później końcem torów i tak dalej. No sądzę, że to jeszcze nie jest niedopracowane. Sam cztery końce torów, no i tak. Jak widzimy, w tym rejonie środkowy tor, piąty, się rozszerza właściwie na dwa tory, tutaj na obydwa perony z torów środkowych. No i czemu to takie zdrowe? Ponieważ pociągi dalekobieżne z lokomotywą będą kończyć bieg w tym rejonie. Dokładnie w tym miejscu zresztą się kończy stacja, co widać dokładnie na tym załączonym obrazku. Później nasze lokomotywy pojadą sobie tutaj, albo gdzieś tutaj, no nie wiem czemu tutaj są te kozły w sumie, to też jest trochę automatyczne, ale dosądźmy, że... No, że po... A nie, w sumie się chyba zmieści. Lokomotywa dojeżdża praktycznie na styk do naszych kozłów, zwrotnica się przestawia, lokomotywa jedzie sobie naszym piątym torem na sam początek, tu przy okazji widzicie jak to wyglądało wcześniej przed budową. Jedzie sobie do naszego węzła kolejowego, tutaj gdzieś dojeżdża i motylniczy się przesiada i wraca sobie z powrotem do naszego składu od drugiej strony, aby mógł jechać z przodu. To niestety zajmuje trochę czasu i o wiele zmniejsza produktywność naszej stacji, ponieważ aktualnie na tej stacji będzie mogło jeździć adaptem 40 pociągów dziennie, co jest trochę problematyczne, a w najbliższych czasach to będzie około 20 pociągów dziennie. I raczej sądzę, że jeżeli traficie na tę stację, to dlatego, że zostaliście skazani na nią, niż chcieliście do niej dojechać, bo tak jak mówiłem z niej, transport nie jest tak piękny jak z Warszawy Śródmieście, Warszawy Śródmieście WKD, czy nawet z Warszawy Centralnej. No, także to jest problem. Do metra M1, jeżeli jeździliście normalnie na Warszawa Śródmieście, to macie problem, bo tam nie macie dobrego dojazdu, bo musicie i tak podjechać tramwajem do metra M1. Także to jest na pewno podstawowy minus. Drugi minus, no tak jak mówiłem, kładka jeszcze nie jest gotowa i według mnie ta cała stacja powinna się nazywać aktualnie Warszawa Tymczasowa. No bo, bądźmy szczerzy, ona jest, będzie używana tylko i wyłącznie podczas remontu Warszawy Zachodniej i linii średnicowej, a później to chyba nikt z niej nie będzie normalnie korzystać, bo o wiele lepiej przejechać przez całą linię średnicową, niż kończyć tutaj bieg. A pociągi dalekobieżne również jadą do Warszawy Wschodniej, jeżeli jadą od zachodu, a jeżeli jadą od wschodu, to jadą do zachodniej. Więc nie widzę dużego sensu w istnieniu tej stacji teraz, kiedy mamy Warszawę Centralną. Ale kiedy to wybudowali. Wasz zawsze to dobry pomysł, żeby utopić trochę pieniędzy. Stacja PKP Warszawy Dworzec Główny Stara, czyli aktualnie stacja Muzeum, Muzeum Kolejnictwa, jest tutaj postawiona obok i cały czas funkcjonuje w tym samym rozsypującym się budynku co od lat. Także to się nie zmieniło na szczęście. No i tak, jak widzicie, tak wygląda nasza stacja. To jest pierwszy pociąg, który pojawił się na stacji. I żeby nie było, że pokazuję wam jak to wygląda teraz, proszę bardzo, tak to wyglądało przed budową. A tak wygląda to po budowie. No ewidentnie się trochę tutaj tego zmieniło. Pociągi zmieniły miejsce. Jak widzimy tutaj Warszawa Główna miała w innym miejscu perony. Tutaj było więcej. W ogóle Warszawa Główna Stara miała więcej peronów. To też jest ważne do powiedzenia. Także tak, trochę się to tutaj to zmieniło. Natomiast przejdźmy teraz bezpośrednio do tego, jak było wyglądało otwarcie. Na otwarciu bardzo dużo osób się zleciało. Miłośników kolei i tak dalej. Więc w sumie było całkiem ciekawie. Najwięcej osób, kiedy mogły być na tej stacji jednocześnie, to była ta właśnie okazja, czyli podczas otwarcia o godzinie 8:36. O tej godzinie miał przyjechać pociąg. Z tego co pamiętam, łódzka kolej dymacyjna się trochę spóźniła,
jeżeli dobrze pamiętam, ona tam przyjechała chyba z minutę później lub dwie, no nie jestem pewien. Tak czy siak miała przeciąć wstęgę i to zrobiła. Przepraszam bardzo, fotoreporterach przecięła ładnie wstęgę, więc to jest na pewno na duży plus. Pociąg się nie zatrzymał, ani nie zniszczył żadnej infrastruktury podczas pierwszego wjazdu, to też jest na duży plus. I pasażerowie z pierwszego pociągu wysiedli bez problemów i byli pasażerowie w pociągu. No, biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy pociąg, to nawet się nie dziwię, ale mogę się z nami założyć, że jeszcze w najbliższym tygodniu, albo w kolejnym, bo w kolejnym to się od 26 trochę się zmieni, będzie jeszcze więcej pociągów musiało z niego korzystać, zrobię sobie dokładny przegląd tego, jak ludzie faktycznie korzystają z naszej stacji, bo jestem bardzo ciekawy, czy ktokolwiek będzie z niej korzystać. No ale nie bądźmy tacy pesymistyczni. Co ważne, nasza stacja kosztowała grube miliony. Dokładnie ile kosztowała, powinna się teraz wyświetlić, w sensie dokładnie tam do milionów. Dokładność. No i pytanie, czy było sens? Odpowiedzcie sobie sami. Ja nie będę tutaj na ten temat się wypowiadać, bo ja się nie znam na infrastrukturach kolejowych, bardziej metro i tak dalej. Więc sądzę, że pomijając to, że jest bezsensowna ta stacja w tej lokalizacji, to bardzo się cieszę, że powstała jakaś nowa rzecz w Warszawie, na którą mieszkańcy spoza Warszawy będą skazani, aby do niej dojeżdżać, a nie do innych stacji w Śródmieściu. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Taki krótki, zgrabny materiał, abyście wiedzieli, że nowa stacja się otworzyła. Chociaż ja naprawdę bardziej się cieszę, że otworzyli Powązki niż tą stację. Bo to jest przywracanie stacji, która kiedyś była Warszawą główną. Ale główna coś znaczyła. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Jeśli cały czas tutaj jesteś, to nie wiem, co tutaj robisz, ale pokażę Ci ciekawostkę. Na Warszawie Głównej, aktualnie na stronie ZTM-u i WTP, pokazuje się, że stacja faktycznie istnieje. Jednak kiedy przychodzimy do hiperłącza, które nas przekierowuje na stację ze składami jazdy, nic się nam nie wyświetla. Ponadto, jeżeli wejdziemy sobie do składy jazdy, Warszawa Główna istnieje już jako wpisane do niektórych pociągów, jednakże do stacji jako takiej, do rozkładów jazdy z tej stacji nie możemy dojść. Ponadto, jeżeli wpiszemy sobie Warszawa Główna, wyszukiwarkę stacji na stronie WTP, to też nie wyskakuje.